Czyli pierwsza książka to jest moje dzieciństwo jako ofiary molestowania, przemocy w domu, w szkole, wszędzie w zasadzie, bo ofiara zostaje ofiarą w każdym środowisku, jeżeli ona jest. To tak jakby miała na twarzy napisane, jestem ofiarą, idźcie ze mną co chcecie. W przypadku mojego zamążpójścia to było Monidło, tytuł książki, gdzie również byłam ofiarą mojego męża, rodziny, pracy, to dalsze konsekwencje. No i konsekwencje takiego życia, niestety, to moje problemy psychiczne, można powiedzieć, czyli depresji, prób samobójczych, lekomanii, byłam uzależniona od benzodiazepin i alkoholizmu. Są to tematy bardzo wstydliwe. No jednakże uważam, że wiele osób je dotyczy, no i postanowiłam o tym mówić głośno. Bo tak naprawdę one są wstydliwe, po pierwsze dla tych, którzy nie mają pojęcia, czym jest alkoholizm, bo to jest bardzo ciężka choroba prowadząca do śmierci, a nie jakieś widzimisię, bo pijak pije, bo może pić i przestać, natomiast alkoholik już nie może przestać, on już musi pić. I jak się nie opamięta, to z reguły zapija się na śmierć. I ta moja ostatnia książka to jest szczególnie o alkoholizmie wśród kobiet. Bo kobiety piją inaczej i kobiety piją bardzo dyskretnie, żeby nikt się nie dowiedział, ale również duży procent jest właśnie alkoholizm wśród kobiet i też o tym się nie mówi. Hańszka, a kiedy doszłaś do wniosku, że jesteś uzależniona od alkoholu? Kiedy był taki krytyczny moment, że wiedziałaś, tak, to już jest problem? Może zacznę, jak się zaczęło, że zaczęłam pić alkohol. Pierwszy raz, o ile pamiętam, skosztowałam alkoholu. Już tam nie mówię o tych sytuacjach, kiedy byłam dzieckiem, wkładałam palca do alkoholu, bo to wtedy było pierwsze, jak się u nas w domu piło. Natomiast ojciec polewał mi alkohol, kiedy się do mnie dobierał. Kiedy byłam już starsza, miałam 15-16 lat i próbowałam się bronić, a jemu to przeszkadzało, bo to drażniło. No więc, ponieważ nie miałam pić alkoholu z kieliszka, jak to się pije czystej, no to wlewał mi do herbaty i upijał mnie w ten sposób. To było moje pierwsze zetknięcie się z alkoholem. Drugie poważniejsze zetknięcie, bo w międzyczasie byłam abstynentką, w ogóle nie piłam, a potem, kiedy zaczęłam pisać kartę o tatę? Zaczęłam pisać kartę o tatę dlatego, że pewnie inaczej powiem, nigdy bym nie napisała książek, ponieważ o tym temacie się nie mówi, żadna kobieta nie chce się przyznać, że jest molestowana przez ojca i w ogóle molestowana, dlatego że to jest bardzo wielki wstyd, że się jest molestowana. Zresztą wiem po sobie, jak się w tej chwili na mnie społeczeństwo, tam gdzie mieszkam, patrzy po wydaniu książek. Ale kiedy dowiedziałam się, że mój ojciec zaczął molestować moją 9-letnią córkę, czyli dziadek, to nastąpiła we mnie ogromna przemiana. Całe życie milczałam, nie umiałam siebie bronić. Na przykład w przypadku dziecka powiedziałam dość. W tej chwili mówię to bardzo delikatnie, ponieważ nie wypada mi przeklinać. Ale dostałam takiego ataku szału. Mówię, ku, nie pozwolę ci niszczyć mojego dziecka. Nie mogłeś zniszczyć, ale dziecka ci nie pozwolę. Ponieważ nie miałam na tyle siły, żeby oddać go na policję ani do sądu, bo ofiara nie jest w stanie zrobić żadnego kroku, żeby się obronić. Więc postanowiłam niejako pisać, coś z tym zrobić. I tak się zaczęło. Tak, Hańszka, ale wróćmy do tego mojego ostatniego pytania. No, co spowodowało, że zaczęłaś pisać książkę na temat alkoholizmu, swojego alkoholizmu, kiedy był ten moment, że zorientowałaś się, że masz realny problem? No więc problem był taki, że kiedy pisałam książkę znowu, to zaczęłam pić. Nie byłam w stanie na żywca sięgnąć do wydarzeń drastycznych, na tyle drastycznych, że bałam się, że zwariuję. Czyli 35 lat ukrywałam, jak mnie ojciec gwałcił, co robił i nagle w tym momencie, pisząc książkę, uświadomiłam sobie, że ja muszę o tym napisać. Więc pisałam książkę, kiedy nikogo nie było w domu.
Ja mam dość duży dom. Syn był w szkole, czy w przedszkolu, już nie pamiętam, może w pracy. Ja zamykałam wszystkie okna w domu. Stawiałam przed sobą albo dwa piwa, albo jakąś tabletkę, żeby po prostu nie zwariować. Bo ja myślałam, że ja będę krzyczeć, wrzeszczeć. Rzeczywiście tak było. Szczególnie w bardzo drastycznych scenach, kiedy tak właściwie się zaczyna początek moich scen, kiedy ojciec mnie w wieku 9 lat gwałcił oralnie, to w tym momencie stałam się małym dzieckiem 9-letnim, które wierzy w bociany, które leży w swoim łóżku, które ojciec przynosi, kładzie do swojego łóżka i gwałci. Więc kiedy to pisałam, w tej chwili już mogę o tym mówić spokojnie. Właśnie dlatego pisząc już mogę mówić spokojnie. Wtedy się darłam w niebo głosy. Wtedy piłam i płakałam, wyłam i wrzeszczałam. Jak gdyby ktoś z sąsiadów słyszał, to pewnie by zawołali pogotowie. I pisząc książkę musiałam, kiedy tylko pisałam, musiałam mieć alkohol. Bo nie miałam żadnej pomocy, żadnego wsparcia wtedy, jakiegoś psychoterapeutycznego, kiedy pisałam. Po prostu byłam sama ze swoim ohydnym dzieciństwem. Jak się picie zaczęła, kiedy sobie uświadomiłam. Wtedy, kiedy napisałam już książki, wszystko w porządku było i zauważyłam, że zaczęłam kupować sobie alkohol sama i pić go potajemnie, no bo kobiety piją potajemnie alkohol. Mój mąż nie pije, mój syn zaczął to zauważać, zaczął mu to przeszkadzać. Kupowałam, bo kobiety tak zresztą się zachowują, chowają w szafie, w różnych miejscach. Mężczyzna normalnie siada i wypija, bo z kolegami idzie. Kobieta pije w samotności. I wtedy uświadomiłam sobie, bo gdzieś tam wiedziałam, gdzieś tam w mojej głowie, że kobieta, że ktoś, kto pije sam sobie alkohol i pije w ukryciu, to już jest alkoholikiem. Ja się wcale nie upijałam, żeby chodziła pijana, czy jakaś tam niedomyta, jak niektórzy alkoholicy. Nie, ja po prostu wypiłam troszkę, miałam humor i tak było okej. Okay. Piłam dwa razy w tygodniu, po 2-3 piwa, ale piłam go w ukryciu i szybko sobie uświadomiłam, że jestem uzależniona. No i w związku z tym coś zaczęłam robić. Paniuszko, dwa konkretne miesiące w zeszłym roku, maj, czerwiec. Możesz powiedzieć coś o tym okresie? To nasz wspólny okres, tak? Mogę. I związek z alkoholem? Tak. I dlaczego? No nie, poruszasz tą sprawę. Nie chciałam dać wcześniej pytań. No przykro mi, ale to jest rzecz, którą trzeba poruszyć. Oj, Boże, nie lubię o tym mówić. Tak, bo to jest bardzo przykra, bolesna i upokarzająca. Zresztą bardzo nie lubię moich książek, które też mnie upokarzają. Moje książki są schowane, żeby nikt nie widział. I jak nie muszę, to nikomu nie daję, nie wysyłam, bo nie lubię. Raz, że jest wiele bólu, a dwa, że ludzie nie wierzą. Też mnie potępiają za te książki, ale mniejsza z tych. Co się wtedy wydarzyło? Co się wtedy wydarzyło i dlaczego to się wydarzyło? Ale powiem też o tobie. Oj nie. Oj tak. Oj nie. Ale niewiele. Tam poznałam też ciebie. No i wiesz, co się wydarzyło. No ja wiem, ale inni nie wiedzą, a chodzi o to, żeby inni się dowiedzieli. Trafiłam po wielkich trudach i wielkich załatwianiach, trafiłam do Warszawy, do kliniki, nie kliniki, szpitala leczenia nerwic, gdzie przeszłam terapię. Chciałabym powiedzieć, dlaczego to się wydarzyło, bo to ma istotne znaczenie. Pamiętam, że akurat była terapia grupowa, a mój psychoterapeuta poszedł na urlop. I to był błąd, że nie to, że poszedł na urlop, ale nikt go nie zastępował. To tak dla wyjaśnienia powiem, że w klinice nerwic panowała taka zasada, że są dwie grupy. Każda z tych grup ma swoich terapeutów, terapeutów grupowych, terapeutów indywidualnych. No i właśnie Haszka wspomina o swoim terapeucie indywidualnym, zresztą ordynatorze, tak, który wtedy przybywał na zwolnienie. Tak, to, który poszedł na zwolnienie. I właśnie to był mój początek końca. On poszedł na zwolnienie i pamiętam, było grupowe spotkanie, terapia grupowa. I był taki młody chłopiec, zafarbowany na blond, miał chyba 18 lat, jego miał już nie pamiętam, Rafał.
miał anoreksję. Chudy, strasznie chudy. To jest nie do pomyślenia, chyba z 30 kg. On miał nawet zęby wyżarte przez kwas żołądkowy, już zębów nie miał. Wszystkie organy miał zniszczone już. I pamiętam, jak siedział na tym grupowym spotkaniu i zaczął mówić nagle. Powiedział, że był w domu dziecka i został przez starszych chłopców oralnie zgwałcony. Zaczął opowiadać szczegóły. Nie wiem, wtedy zaczęłam krzyczeć, jak zobaczyłam mojego ojca. Zaczęłam wrzeszczeć, płakać, histerii dostałam ataku wtedy. Myślałam, że mnie ogarnie szaleństwo, po prostu wrzeszczałam, musiałam wyjść stamtąd i myślałam, że zemdleję, zaczęłam hiperwentylować. Myślałam, że się czegoś... W tym momencie zobaczyłam cały mój ten świat sprzed iluś tam 10 lat. No i wyszłam wtedy. I pytam się, czy jest mój psycholog. No nie ma, na urlopie, czy jest jakiś. No nie, tamten wróci za 2 tygodnie. Ponieważ byłam uzależniona od alkoholu, więc poszłam do sklepu. Zostałam sama. Poszłam do sklepu, kupiłam, nie wiem, małą chyba, to u nas na Śląsku mówią emerytkę, a tutaj chyba małpkę. Tak, u nas emerytkę, bo emeryci piją takie małe. I wypiłam i wróciłam. No i to był początek końca. Nie było żadnych ulgowych taryf. Mówiłam, zostawiliście mnie samą. Dobrze, że nie poszłam, nie zrobiłam, nie palałam sobie w łeb wtedy, bo myślałam, że zwariuję. Pamiętam, jak rozmawiałam później. Oczywiście zostałam wyrzucona stamtąd, ale zanim zostałam wyrzucona, rozmawiałam z moim psychoterapeutą, to mówię do niego, że zostawił mnie pan i nie było zastępstwa. Myślałam, że zwariuję. On mówi, że on mnie rozumie i żałuje tego, no ale przepisy są przepisane. Spakowałam się i pojechałam na to widzie. O tym chciałaś mówić? Mhm. Właśnie. Dobrze, a teraz wróćmy do katotaty. Jedno z niewielu zdań, które na mnie, bo generalnie znałam tą historię dużo wcześniej, zanim się dowiedziałam, że istnieje coś takiego jak katotata, ale jedno zdanie mnie uderzyło, jeden motyw, który poruszyłaś. Jak opowiadałaś, najpierw opisywałaś to, jak w szkole byłaś wyśmiewana przez rówieśników, dlatego że uważali, że nieładnie od ciebie pachnie, że się źle ubierasz i że jesteś taka wycofana. Mówiłaś, że chadzasz na cmentarze. Mhm. Że chodzisz na cmentarz, usiadasz na grobach, ale pociągają cię tylko te biedne groby. Nie te bogate, z pięknymi pomnikami, tylko właśnie te biedne. I powiedziałaś, napisałaś coś takiego, że w tych biednych grobach, w tych takich zniszczonych, mogą leżeć lepsi ludzie. Na pewno są lepsi niż ci bogaci. Mm-hmm. Czy to oznacza, bo dla mnie to była swego rodzaju, nie wiem, może metafora tego, jak ty się czułaś w szkole. Może nie ładnie wyglądałaś z zewnątrz, a może czułaś się lepszym człowiekiem w środku? Myślę, że tak. To jest jedna sprawa, że dlatego tych biednych grobów, bo te biedne, zaniedbane zdjęcia, jeszcze zaniedbane groby, takie nieopewione, bez pomników. Gdzieś tam jakieś zdjęcie na tym starym krzyżu było. Oni jakoś utożsamiali się ze mną, ci ludzie. Ja się może z nimi utożsamiałam. To jest jedna sprawa. Myślałam, że na pewno są nieszczęśliwi, byli, skoro nikt o nich nie dba, to może tacy sami byli jak ja. Jacyś byli bliscy mojemu sercu. Bałam się podejść do grobu, gdzie był wystawny, bo już od razu mnie cofało. No są jak, to tak ci moi koledzy, którzy pięknie, ładnie byli ubrani, którzy mieli piękne piórniki, ładne tornistry. Miałam wrażenie, że to są właśnie oni, to są jakby tamte osoby. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, ja nie miałam przyjaciół. Był to okres, nie wiem, czy miałam jeszcze wtedy mojego psa, to było gdzieś w trzeciej klasie szkoły podstawowej, miałam jego pieska, to on był moim jedynym przyjacielem. Tylko nie potrafię teraz powiedzieć, czy to było już po śmierci mojego psa, czy przed, czy w trakcie. W każdym bądź razie jeszcze był jeden powód, z jakim chodziłam na cmentarz. To było w okresie, kiedy ktoś mnie krzywdził. To po prostu szłam na wagary.
I moimi bagażami to był cmentarz. Kilka kilometrów, bo mieszkałam w jednym końcu miasta, a kilka kilometrów dalej był cmentarz, bardzo duży cmentarz. I chodziłam na ten cmentarz, właściwie chodziłam, siadałam na tych grobach i rozmawiałam z tymi ludźmi. Ale Haszka, miałam wrażenie, że ci ludzie mnie słyszą, że są moimi przyjaciółmi. Opowiadałam im o nich, o sobie opowiadałam. Myślałam, że nie rozumieją. Po prostu potrzebni mi byli, żeby się wygadać. Czułam bliskość z tymi ludźmi, ponieważ nigdy nie mogłam z nikim rozmawiać, ani z mamą, ani z ojcem, bo to już szkoda gadać, ani z nikim rodziny. Nie miałam nikogo. Tylko tych ludzi na tym cmentarzu. No właśnie się zastanawiam, bo jak byłyśmy w Pnice, ludzie zazwyczaj przed snem nie mogą zasnąć, mówi się, że liczą barany. A ty mi powiedziałaś kiedyś pewnego wieczoru, no ja liczę ludzi, których znam, a którzy już nie żyją, są na cmentarzu i wyliczam groby. Mhm. Czy to też ma związek z tym przywiązaniem się do zmarłych? Na czym to w ogóle polegało? Czemu nie barany, tylko zmarli? Czemu nie śluby, tylko pogrzeby? To znaczy, ja myślę, że wzięło się to też z tych baranów po pierwsze, ale czemu zmarli? Ja zawsze lubiłam chodzić na przykład na cmentarz, też jeszcze z takiego powodu, dlatego że człowiek, który umarł, to zawsze miałam wrażenie, że inaczej. Chodzenie na cmentarz, czy w ogóle kontakt z umarłym, tak byłam na kilka razy na pogrzebach, zawsze kojarzył mi się z czymś, co mi uczyło pokory. I zawsze sobie myślałam, że warto iść na cmentarz, warto iść nawet gdzieś do miejsca, gdzie przebywają ludzie chorzy, ponieważ tam wtedy widzę jakby koniec życia. I ludzie, którzy mnie przyjdzili, to zawsze jakoś mówiłam, wy się wszyscy to znajdziecie. Nie dostaniecie więcej ode mnie miejsca na cmentarzu. 2 metry wzdłuż, 1 metr wszerz, będziecie tacy sami. A mi osobiście chodzenie na cmentarz daje, że przywołuje mnie do porządku, żebym o sobie nigdy za dużo nie myślała niż myślę. Bo często tak jest, że ludzie myślą o życiu, nie wiadomo co osiągną, nie wiadomo kim są. A na cmentarzu to jest takie miejsce, że często się o tym jakby zapomina i zaczyna się zupełnie inaczej, bardziej duchowo. I trochę mnie to stopuje, żeby tak mówię, nie myśleć o sobie za dużo. A myślałaś kiedyś o sobie za dużo? Bywały takie momenty? Nie, nie myślałam. Nie myślałam, ale jakoś czułam się tam zawsze dobrze. Do tej pory mam to do siebie, że chodzę na cmentarz. Nawet się ze mnie śmieją, bo ja biorę rower i jadę. No gdzie jedziesz? No na cmentarz. To mi już odbija. Ale ja po prostu dostałam z dzieciństwa jakiś sentyment do tego miejsca. I wtedy myślę o tak bardziej duchowo, a nie tylko materialistycznie, bo tak się całe życie za czymś pędzi, za czymś goni. A tu zastanawiam się nad sensem mojego życia. I to mi pomaga. Ale Haszka, bo to troszeczkę przypomina tak jakby pragnienie śmierci. Nie mówię tutaj o myślach samobójczych, o tym, żeby się zabić, tylko o pragnieniu śmierci, o tym, żeby nie żyć. Czy jest w tobie coś takiego jak pragnienie śmierci? No, było wielokrotnie. Rzeczywiście, trafne pytanie to jest. Ja, o ile pamiętam, to miałam 5 prób samobójczych za sobą. Pamiętam, kiedyś powiedziałam koleżance a propos w tej klinice, tak, która miała bardzo dużo poczucie humoru i mówi do mnie, jak pan to powie do mnie, aleś ty nieudolna. Ja mówię, no wiesz co, rzeczywiście byłam nieudolna, bo to jest z tą śmiercią tak. Ja chciałam żyć, bo zdrowy człowiek psychicznie chce żyć, ale człowiek, który bardzo cierpi, jest w depresji, bo ja bardzo często byłam w depresji, leży, tak się i płacze i czeka na tą śmierć. Jeszcze jak tutaj ktoś dogaduje, jesteś leniwa, wstawi, coś zrobiła. W pewnym momencie się chce umrzeć. Nie chce się zabić, ale chce się umrzeć. Inaczej, nie chce się żyć, ale nie chce się zabić. Wielokrotnie myślałam o śmierci, właśnie chodziłam na cmentarz, wyobrażałam sobie, gdzie leżę, jak w tym grobie będzie, czy będzie zimno, czy nie będę miała powietrza, zaraz tak myślę z ludzkiego punktu widzenia i tam będę leżeć, ale tak naprawdę to myślę, że większość samobójstw, prób samobójczych, to jest tak naprawdę wołanie o pomoc. Ja bardzo tej pomocy potrzebowałam, ponieważ rozmawiałam, próbując coś robić, jej nie miałam.
to raz, że wołałam o pomoc, a dwa, że bywało, że myślałam zrobić i nie obudzić się. No często były to tabletki, miałam wrażenie zasnąć i nie obudzić się, nie myśleć. A jak wypiłam alkohol i wzięłam tabletki, to wtedy się już nie bałam. To mi przykro mówić o tych rzeczach, ale wtedy łatwiej by mi się umierało. Bo były takie chwile w życiu rzeczywiście, że chciałam umrzeć. Wołam o pomoc. Pamiętam, jak brałam tabletki, leżałam i straciłam przytomność, to mój mąż tak szedł koło mnie i wtedy tabletki leżały i co godzinę brałam jedną tabletkę i one tak ubywały. I on tak przychodził, patrzył na te tabletki i wychodził. Potem znowu wzięłam dwie. Już tak czułam, że tracę, patrzył i wychodził. I tak trwało do wieczora. Tych tabletek wzięłam już dwa opakowania tego Relaniu 0,5. I mam nadzieję, że on nie widział tych tabletek, bo by chyba powinien zareagować. I tak jak w końcu zjadłam wszystkie te tabletki, no już potem już znaleźli na podłodze. No to nie wezwał pogotowia. No bo jak wezwie pogotowie? Żona, która bierze tabletki, to wstyd przecież, nie? To pięknie z synem wywleki do samochodu i zawiezi mnie do szpitala. No nie widzisz pewnego podobieństwa do zachowania twojego męża wtedy, kiedy brałaś tabletki, a zachowania twojej mamy? Dokładnie. Tak? Też tak myślałaś? Twoja mama wchodziła do pokoju, widziała, że coś się dzieje i... Coś się dzieje pod kołdrą, podlewała kwiaty. O, i wywróciła. Analogia, nie. Znaczy, podobieństwo widzę, ale teraz do mnie to trafiło. No tak. Pamiętam, jak opowiadałaś o tym, że kiedy właśnie leżałaś z ojcem w jakiejś nienaturalnej pozycji, nagle otwierały się drzwi, wchodziła mama. I ty pamiętasz nawet, jaki był tytuł naszej rozmowy? Pamiętam, mamo, odkryj kołdrę. Pierwszy twój zresztą za mną wywiad. A ona po prostu dawała, że tego nie widzi i zaraz wychodziła. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że ona musiała mnie zobaczyć, bo gdybym ja zobaczyła mojego męża, kiedy leży w takiej pozycji z dzieckiem, to nie ma siły, bo ja się często... Wiecie, że ja nawet improwizowałam to teraz, bo ja tak bardzo nie wierzyłam, jak mi Bóg z roku powiedział, przecież matka to robiła specjalnie, żebyś ty ją zastąpiła. Ja mówię, no jak zastąpiła? Jak dziecko? Ja po prostu myślałam, że ja asfiksuję. Ja myślałam, że ja oszaleję, że ja sobie krzywdę zrobię, żeby nie dopuścić, że matka to mogła zrobić celowo. No, no nie matka, no każdy może zrobić celowy, ale nie matka. Ale kiedy, więc brałam lalkę i improwizowałam, czyli wkładam tą lalkę i ojca się zachowywał, nie było szans. To było wiadomo, co on w tym momencie robi z tą córką. Także nie było takiej opcji, ona musiała wiedzieć. Mało tego, ja dalej w to nie wierzę, pokazywałam kilka koleżankom, które czytają książkę. Mówię, słuchaj, gdybyś tak zobaczyła córkę, bo chciałam się upewnić, bo ja długo nie dopuszczałam do siebie, że mama widziała, no ale... Ale pomyśl, co ona mogła właściwie zrobić? Co wezwać? Odkryć kołdrę. Odkryć kołdrę i co? Przecież nie wystarczy odkryć kołdrę, trzeba jeszcze potem zareagować, prawda? Co miała powiedzieć? I chyba to wezwać policję, wyprowadzić się, rozwieść, zastrzelić go, udusić. I to przecież to jest jej mąż, żywiciel rodziny, człowiek, który ją zupełnie zdominował. Właśnie o to chodzi, że dlatego nie odkrywamy tej kołdry, bo się bała. Że to na tym się nie skończy, że jak się powie A, trzeba powiedzieć B. No tak, niesamowite. Teraz to do mnie dociera coraz bardziej, wiesz? Ja się ciągle oszukuję i co chwilę ktoś mi mówi, to po prostu chcę mi się wrzeszczeć. Ale wiesz co, takich sytuacji, jakby właśnie teatralne, jak się wydaje, w sensie udawania. Jesteśmy wszyscy w domu, udajemy, że się dzieje zupełnie coś innego niż się dzieje. No to u ciebie w książce też jest więcej. Na przykład ta sytuacja, gdzie twój tata, jakby no, oglądacie telewizję, jesteście z rodzeństwem, a on się masturbuje, tak? Tak. I co? I wszyscy siedzicie jak zakręci, wiecie, co się dzieje. Jak zakręci. Ale i tak nie robicie żadnego gestu, żadnego nie rób tego, cokolwiek, prawda? To, co ty mówisz, Kasiu, też jest no bardzo znaczące, tak? Widzisz, mam kwiatki. Ale ta sytuacja, no to mi się w Mokradełku teraz przypomina, nadal trwa, w tym sensie, że jedziecie na cmentarz, to jest w ogóle chyba sedno tej twojej książki, wydaje mi się, jedziecie na cmentarz, twoje zdanie, które pada,
tatuś, mamuś, wiesz, tata mi się śniła. Ona robi wszystko i tego nie widzi. Wszyscy robicie, właśnie wszystkie robicie wszystko, tego nie widzą, wiedząc o tym, ale nie robiąc nic. Ale ja dalej drążę temat, bo dalej drugi, mamo, tato, śnił mi się normalnie. Nie, nie, dobrze, bo ten drugi zdań jest bardzo istotny. Bo ja dalej, on normalnie mi się śnił, mama. A ty mówisz, ale tak dobrze mi się śnił. Dobrze, czyli znaczy, że on... Na co ona, jak robi? Musimy wrócić do domu, bo jest zimno, bo coś tam, bo muszę kotlety uczuć. Bo nie ma pani Karolina Omar nie zeszła na zawał w momencie, kiedy pada tak niewinne pozornie zdanie, jak mamusiu, śnił mi się tato. Nie ma oskarżenia wprost? Tak, nie ma to jest tak, niesamowite napięcie wtedy się pojawiło. Jak widziałam, że ta pani mama Halszki po prostu zdrętwiała. Ja poczułam się tak strasznie jakoś zestresowana tym, że zaczęło mi się, nagle zrobiło mi się żal tej matki. No. Jak można było tak straszliwe zdanie powiedzieć? Jak można było tak strasznie zaatakować matkę? Więc to jest jakby mi się wydaje, tak, bo... ponieważ ta siła skojarzeń no, była oczywista. Wiesz, Kasiu, bo ty mówisz, no ale trzeba odkryć kontrolę i zrobić B, tak? Zrobić na sobie. I wszyscy i tak nie jesteśmy. Nadal mimo, to jest ta uwaga główna właściwie, że to jest podaż o pedagogu, jak to słyszymy, że w telewizji, że ktoś gdzieś, to mówimy, Boże, to bym zabiła. Ale jak to się dzieje tu, tak, przy nas, w naszym domu albo obok, to jesteśmy w tarz. To jest o, po prostu... gramy, słusznie. Zresztą ja to pytanie zadałam nieświadomie, nieprzygotowana. To wyszło ze mnie to pytanie. Tak. Bo jesteśmy nad tym grobem. Ja chciałam... mam nieprzyjemność zrobić. Mamo, tata mi się śnił zupełnie normalnie. To znaczy, ja miałam na myśli i mama widziała, o co mi chodzi. Że mnie nie molestuje, tylko że tak fajnie jako tato mi się śni. On mi się bardzo często śni i to jest niesamowite. A jak się śni, z jakiego okresu? Jak go powiedzieć, czy jest na przykład coś ubrany? W sensie albo jakoś wygląda, idzie do pracy, jakaś sytuacja? Nie, nie, ja mam tylko dwa sny w jednym śnie. Mhm. Ojciec, który mnie molestuje, jest pijany, mnie gonił i ojciec, który umiera i proszę mnie o wybaczenie. Mhm. To są tylko te dwa sny, które mnie nie dają spokoju. Ale kiedy cię molestuje, gdzie goni, ty zawsze ta sama sytuacja? Czy to jest w jednym śnie. Albo jest umierający, albo najpierw jest goniący, za chwilę jest umierający. To jest niesamowite, to robiło na mnie bardzo wrażenie, bo jego śmierć, ja mam problemy czytać teraz, pamiętam kiedy była, kiedy on umierał, kiedy on płakał pierwszy raz w życiu, to dla mnie to jest bardzo wielkie przeżycie. Do tej pory mam problem, jak czytam to, kiedy płaczę. Najostrzejsze to była właśnie jego śmierć. Świeżo mojego psa, mojego przyjaciela, który zginął pod tym. No jest tam kilka takich, nie będę wymieniać wszystkich. Jasne, ale jednocześnie zobacz, to, jak opisujesz ten moment tego jakby prośby o wybaczenie, to potem przychodzi taka refleksja w twoim tekście, że dochodzi do ciebie, że to w ogóle nie chodziło mu o to, że cię molestował, tylko że pił. Słusznie. I to jest też, że on nie poprosił cię o wybaczenie, a ty mu nie wybaczyłaś tego, o co chodzi. Nie wybaczyłaś mu inną rzecz, też straszną. Znaczy ale... ja się oszukuję, bo ja chcę wierzyć, że za to, bo pił, niech pije. Chciała mama być bita, trudno. Myśmy też cierpieli. Największą zbrodnią dla mnie to było to molestowanie. Ja podświadomie tak bardzo czekałam na jego wybaczenie. Od wielu lat, odkąd byłam dzieckiem, że mi to było bardziej potrzebne. Zobacz, jaki lapsy zrobiłaś. Czekałaś na jego wybaczenie? Przepraszam, na jego proszenie o wybaczenie. Ale powiedziałaś coś innego. Tak, tak. Przyjmuję jego podświadomość. To jest bardzo mocne działanie takiej kościoły. Ten błąd językowy, który popełniasz, on jakby pokazuje, co naprawdę myślisz. O jego wybaczeniu? Znaczy chcesz powiedzieć, że ja się czuję, czułam się winna? Że on miał ci coś wybaczyć. Zgadzam się. On miał mi coś wybaczyć. A wiesz co? Bo mój ojciec mnie bardzo długo molestował. Moje koleżanki gwałciły, to jest nie tylko swoje siostry. Nie wiem, czy wszyscy, żeście Państwo czytali moje książki, ale... To znaczy dla niego... Żony brata próbował. Tak. Także to był bardzo taki... To są wszystkie, tak, to są wszystko fakty, to wszystko można... Mnie się w głowie to, wtedy mi się mieściło, bo mój dom, rodzice świętością byli, ale mój ojciec czego mi nie wybaczył? Mój ojciec był osobą bardzo, zresztą ja odeszłam do religii katolickiej, od tego trzeba zacząć, ale ja jako dziecko byłam bardzo osobą wierzącą, tak bardzo, że codziennie z tymi babciami tam, miałam kilka kilometrów, chodziłam na te cmentarze, w pierwszej ławce, w 11 po tej pierwszej siedziałam, kościele, codziennie chodziłam do kościoła w trzeciej, czwartej klasie. Żadnego dziecka nie było. Stary tylko takie już wiecie,
przed śmiercią, jak to babcie chcą się nabudzić. Ja tak bardzo pragnęłam tego Boga i mój ojciec do końca pozostał bardzo osobą religijną. On zresztą odmawiał różaniec. Co ciekawe, jak wchodziłam do pokoju, przejeżdżałam, to tak albo porno zleciało, albo odmawiał różaniec. I ja mówię, tato coś, jak odmawiał różaniec, mówi ci, oni przeszkadzają, bo tata się modli, nie? Ja bardzo byłam katoliczką wielką, natomiast potem z czasem dostałam obrzydzenia do religii, jeszcze o tych pedofilach się usłyszało wśród księży. W każdym bądź razie, w momencie, kiedy oficjalnie powiedziałam, miałam 27 lat, czyli byłam już mężatką. Powiedziałam do ojca, tata, ja odchodzę z religii katolickiej. Ojciec się wściekł, zrobił mi awanturę i od tego dnia, to było dla mnie błogosławieństwem, przestał mnie molestować, czyli mnie dotykać gdzieś tam, obmacywać, bo potem już się nie dawała, prawda? Ale przestał mnie molestować i zaczął czuć do mnie pogardę. Gardził mnie. I myślę, że on tego mnie nigdy nie mógł wybaczyć i to jest prawda, w pewnym sensie ci powiedzieć, bo sobie teraz przypomniałam w tym momencie, uświadomiło się jedno, że on mi powiedział, wybacz mi, to nieważne, do jakiej religii należysz. To nieważne, że nie wierzysz tak jak my. Teraz sobie to przypomniałam, tego nie ma w książce. Ale teraz sobie to przypomniałam. Poczułaś się wolna przez zmianę religii? Przy odejściu, przede wszystkim jak odeszłam, to poczułam, że nareszcie tego ojca i to zakłamanie mam daleko. Bo jeszcze jak ojciec umarł i leżał już na tym katafalku, taki biedny, wychudzony, tak stoi na tym, tak sobie pomyślałam, patrzyłam na jego ręce i mówię, takie te ręce jak u dziecka i pomyślałam, i te ręce mi tyle złego zrobiły, tak bałam się tych jego rąk. One były takie malusieńkie, jak u 5-letniego dziecka. Biedny i wychudzony Halszka, no właśnie, bo w katotacie mamę nazywasz mamą, a tatę zazwyczaj nazywasz tatusiem. Dlaczego? Ale jeszcze chciałam skończyć, to wtedy, kiedy tak ojciec leży na tym katafalku, tak bardzo był wierzący, to patrzę, moja mama sobie wyciąga z torebki, jakąś karteczkę bierze, wkładza ojcu tu za pazuchę, jak on leży, prawda? I mówię, mama, co to jest? A to jest karteczka z ostatniego namaszczenia. No, myślałam, że pęknę ze śmiechu. Do Pana Boga, tak? Do Pana Boga, że Pan Bóg przeczytał, że tatuś jest namaszczony. To nie ważne, co robi, ważne, że tatuś dostał... Tatuś pójdzie do nieba, bo ma na nieba. No tak, bo ma namaszczenie, bo gdyby go nie miał... Przepustka na bilet... To nie ma szans. Rozumiem, że obole wyszły z mody. No więc są karteczki z namaszczeniem, dlatego nie wiedziałam, to tak jak kropaskowo wyszło, aczkolwiek musiałam zrobić linię odpowiednią. Chciała, żeby go dotknęła, żeby miała się w życiu. Nie mogłam go dotknąć. A to drugie pytanie? Dlaczego w książce mama to mama, a tata zazwyczaj to tatuś? Właśnie wszyscy pytają się o ten tytuł, o te słowa. Mama to była mama, którą kochałam zawsze, do której długo nie docierało do mnie, że mama jest powinna. Bo mama to była mama, kochała ją. To jeżeli o tatę, to forma tatuś, po pierwsze, bardzo się go bałam, on mnie paraliżował i nazywałam go tak, bo chciałam, żeby on był tatusiem podświadomy, to jest po pierwsze. Żeby był tatusiem takim jak moja mama, ale myślę, że to też ma taki wymiar symboliczny, że powinien być tym tatusiem. I właśnie dlatego używałam też tego słowa. I często go tak nazywałam tatuś. A jakby ktoś ci zadał takie pytanie, ja nie mówię, że ja zadaję pytanie, ale ono mnie nurtuje i jest bardzo trudne moim zdaniem. Kto jest gorszy w twojej odpowiedzi? Mama, to nie tak? Tylko ty pierwszy. Ja wiem, ale to jest niesamowite, bo jakby zobacz, stajesz przed wyborem i nie możesz tego wyboru, że ktoś z zewnątrz, tak? Tak. Kto jest bardziej winien? Nie muszę się długo zastanawiać. Mama. Ale gorszy. Kto zrobił więcej zła? Mama. A chcesz powiedzieć dlaczego? Bo mama mnie wkładała tacie do łóżka. Powinna mnie bronić. A mama robiła wszystko, żeby tuszować ojca. Kiedy chciał zgwałcić swoją siostrę urodzoną, mój ojciec, siostra wylądowała na policji, no wtedy milicji, zgłosiła do prokuratury, to pamiętam swoją siostrę rodzoną. Mąż tej siostry, do dziś widzę moich rodziców, kiedy dostają list od męża tej siostry,
czyli od ciotki męża list, dwójka. I mama siedzi i czyta ojciec jej ten list. My to słyszymy, czyta. Jeżeli nie wypłacisz mi jakiejś sumy pieniędzy za moją żonę, a swoją siostrę, to oddam cię, będzie sprawa, ty zboczeńcu. A jeżeli mi dasz, to sprawę wezmę, zamknę. Mniej więcej to tak wyglądało. Siedzi ta moja mama i mówi do ojca, ale masz tą siostrę, ku, popatrz, swojego brata do sądu chcę podać. Co za rodzina, jak oni mogli? I moja mama i ojciec zaingerowali u wujka, z którym się cała rodzina liczyła, bo on jest po studiach, był dyrektorem kopalni zresztą. I on dopiero był mediatorem, bo jednych godził z drugimi. I mama kryła zawsze ojca. Po prostu, żeby ludzie się nie dowiedzieli, co się dzieje w domu. Właśnie to jest, tak? A ja przepraszam, mam pytanie do pani. Wkładała mi do łóżka ojcu, to właśnie ten problem jest. A jak to jest możliwe, że mogą gwałcić pani koleżanki? No jest możliwe. No właśnie, a w jakich okolicznościach to się w ogóle odbywało? I dlaczego nikt nie zareagował z rodziców tych koleżanek? Ja rozumiem, to jakiś rodzaj zmowy milczenia, dzieci nie są w stanie się same obronić. A pani mogła o tym powiedzieć? Tak, więc jedną koleżankę, właśnie dlaczego? Ja już to mówię, że jeżeli... Aha, jeszcze jedna, jak pani będzie odpowiadała. Ja nie czytałam książek, przyznaję, i wstyd mi powiedzieć, że Kasi książki również nie czytałam. No, już jestem. Na drobie, ale jestem bardzo ciekawa, jak wyglądał pani ojciec, bo to też ma pewne znaczenie. No wczoraj niestety skasowałam jego w telefonie, ale nie wam pokazywać, bo... No znaczy, pani opowie. Nie sądzę, żeby to był dobry widok pedofila zobaczyć. Powiem tak. A wczoraj właśnie po psychoterapii chciałam, bo skasowałam. Bardziej, że no miałam ciężką terapię wczoraj i doszłam do wniosku, że nie mogę pedofila trzymać. Bo zawsze gdzieś tam sentyment ojca, ale nie można tak żyć. Albo to jest dobry człowiek, albo to jest zły człowiek. O koleżanki, tak? Pytanie. Więc ja mówię tak, jeżeli jest milion ludzi, spotkają się i w tym milionie ludzi jest zboczeniec, czyli pedofil, i jest ofiara, która była gwałcona, molestowana, to państwo wierzcie mi, ten człowiek znajdzie tą osobę i trafi na nią. Ja zawsze miałam wrażenie, że ja na twarzy mam wypisane, jestem ofiarą kazirodztwa, kto chce, niech mnie bierze. Osoby, ofiary molestowane, zachowują się ponoć w ten sposób, które przyciągają do siebie zwyrodnialców, czyli tak zwanych pedofili. Przyciągają. Czyli tak robiły pani koleżanki? Nie. Teraz mówię o koleżance. Okay. Ponieważ ja niestety muszę stwierdzić, że moja rodzina była patologiczna, pomimo że ojciec miał wykształcenie bardzo dobre, jak na tamte czasy, był zawsze kierownikiem. Mama była osobą, która też miała dobrą pracę umysłową, była gdzieś tam sekretarką i tak dalej. Natomiast ja, moja siostra, bo akurat to jej koleżanka była, kolegowała się z koleżanką, której ojciec był alkoholikiem i też pochodziła z patologicznej rodziny. I to ma wielkie znaczenie. I to ma związek wielki z tym, co zrobił mój ojciec. Mój ojciec, jak wypił alkohol, to na drugi dzień dostawał żądzy seksu, to się nazywa, jakby jakiegoś amoku, szału dostawał w tym momencie, cokolwiek było pod ręką. Gwałcił, molestował. No i wtedy koleżanka przyszła do mojej siostry, nie było. Ja się to dopiero po latach dowiedziałam mojej siostry. Wciągnął ją ojciec do domu i ją zgwałcił. I teraz ktoś zadał pytanie, dlaczego nie powiedziała do ojca, do swoich rodziców. Więc osoby, ofiary nie potrafią mówić, nie potrafią się bronić. Czyli pani podejrzewa, że ona była molestowana w domu? Nie wiem, czy była molestowana, ale na pewno była wielka przemoc. Nienauczona była bronić siebie. Dla porównania teraz podam drugą koleżankę, moją koleżankę, która przyszła po mnie do szkoły. Mój ojciec też był wtedy po przepiciu, bo zawsze brał wódę, zresztą umarł na morskiej wątroby. Koleżanka przyszła po mnie do szkoły, to było w liceum, to było, gdzie jeszcze wydawało mi się, wierzyłam do liceum, że wszystkie dziewczynki są molestowane przez ojców. To jest też ciekawe. Dlatego, że skoro moja mama to tolerowała, rodzice od początku dla dzieci są jakby bogami. Jeżeli w tym środowisku ojciec molestuje córkę, to one myślą, że to jest normalne. Dla mnie było to normalne do pewnego czasu i teraz o tym powiem.
Ja miałam koleżankę, która nie była molestowana i nie było przemocy. I ona po mnie przyszła do domu. I ojciec mój, jak już był wytrzeźwiał, taka sama sytuacja, ona otwiera drzwi i pyta, czy ja jestem, bo miała przyjść po mnie, miała zmienić do szkoły. I co robi ojciec? Dostaje znowu jakiegoś amoku, wciąga ją do domu, ta się zaczyna drzeć, tamta się nie darła. Ta się zaczyna drzeć, wyrwała mu się, rozdykotana wpada do klasy i mówi, twój ojciec jest zboczeniec, on nie chciał zgwałcić. Wyobrażasz to sobie? A mi się robi słabo w tym momencie. Bo nie to, że było mi wstyd, to w tym momencie koleżanka mi uświadomiła, że to jest nienormalne. On ją chciał zgwałcić i ona taka przerażona przyleciała. Zdziwiło mnie to, bo do tej pory, skoro moja mama tolerowała to, myślałam, że to jest normalne. A ile lat miała wtedy ta koleżanka? Ile miała? No liceum była, nie wiem, 17 czy 16. Także to jest niewiarygodne, ale to jest prawdziwe. No i ponieważ i jeszcze co ciekawa historia związana. Ona też nie poskarżyła rodzicom? Nie, ponieważ nie było tak wstyd. W związku z tym, że ona. Bo mi potwornie wstyd za ojca, bo do mnie dotarło w tym momencie, że to nie jest normalne, że ja się mam wstydzić, z jakiej ja rodziny pochodzę. Ten wstyd nagle ja poczułam, nie mój ojciec, tylko ja. I wyobraźcie sobie, co ja zrobiłam mądrego. Ja tak bardzo się tego wstydziłam, że nie wiedziałam, co mam zrobić. No i co ja mam koleżance powiedzieć? Tak, bo on jest zboczony, więc z nami też to robi? To było niedopuszczalne, żebym coś takiego powiedziała. Więc wtedy mówię tak, stanęłam w ojca obronie, żeby to nie wyszło. Więc pamiętam, wtedy były tak zwane modne na popęd tabletki Johampiny, pamiętam, za może moich czasów. Nie wiem, czy pamiętasz? Nie. To były tabletki, jak teraz tabletki gwałtu. Komplement? Nie, bo to były tabletki. To są tak jak teraz tabletki gwałtu, na tej zasadzie. Bo to się kupowało gdzieś za granicą. Ja znałam. Mężczyzna teraz. To raczej nie. Nie, Johampina, to się nazywa. Nie, tabletki gwałtu to jest suchytnol. Co jest? Ruchytnol się nazywa. Nie, ja nie wiem jak się nazywa, ale wiem, że ja kiedyś nazywał. I ja wzięłam i powiedziałam tej koleżance, broniąc ojca, czyli żeby to nie wyszło znowu na jaw, żeby ja się musiała z ojca wstydzić. Powiedziałam, wiesz co, bo myśmy wczoraj włożyły ojcu do herbaty Johampiny i dlatego się tak zachował. On nawet o tym nie wiedział. I tak żeśmy wyszły z tego brudną ręką. Oczywiście powiedziałyśmy mamie                                                            zajściu, jak przyszłyśmy ze szkoły. Mamo, tato chciał ten. Moja mama przeprowadziła z ojcem rozmowę taką. Słuchaj, wiesz, co ty zrobiłeś tej Elce? Ona się Elka nazywa. Co ty jej to zrobiłeś? Nic. No jak to nic, jak tam Halszka mówi, że ty ją chciałeś zgwałcić. Ja nie chciałam zgwałcić, co ty? No jak to mówiła? Nie, tylko trochę ją tam zażartowałem. No jak to taki... Żartowałem, na żartach się nie znam. Tak to wyglądało. No właśnie coś mi się wydaje, że twoja mama nie widziała problemu, twój ojciec nie widział problemu. Dla nich zdaje się, takie zachowanie było normalne. Nawet jeżeli twoja mama powiedziała, no to co, że sobie tam podotykał. No tak, jeżeli sobie podotykał. No co z tego, że sobie podotykał? No tak o mnie też mówiła, przecież ojciec... Czy, nie wiem, bo może twojej mamie wydaje się, że samo dotykanie to jest nic, nie, że żadnego śladu na psychice nie zostało. Ona wie o tym. Zresztą tydzień temu miałam rozmowę z moją mamą. Nie wiem, czy ja mówiłam to, Kasiu, tutaj siedziałyśmy z moją mamą. Jednak utrzymuję z nią kontakt jeszcze mimo wszystko, teraz na jakiś czas. I mówi, żeby mój mąż przyjechał, bo i tam trzeba coś wymalować. Ja mówię, dobra mamo, ja przyjadę też. A ty po co przyjedziesz? Ja mówię, no mamo, no przyjadę, pomogę ci coś, nie? A mama mówi, nie przyjeżdżaj, bo mi taki wstyd zrobiłaś. W telewizji gdzieś tam byłaś. Ja mówię, mamo, już byłam półtora roku temu w telewizji, to chyba zapomnieli sąsiedzi. Coś ty, sąsiedzi wiedzą, że to ty, jak mogłaś mi to zrobić? Taki wstyd, takie rzeczy o nas pisać. Ja mówię, mamo, pisałam prawdę, a nie wstydzisz się tego, że mnie nie chroniłaś przed ojcem? Nie wstydzisz się tego, że mnie do łóżka ojcu wkładałaś? Nie wstydzisz się tego, że go gwałcił? Przepraszam, że mnie gwałcił, a w tym momencie mama mówi tak, kto cię tam wie, czy to prawda? No więc ale kołdry nie podniosłam. Proszę? Ale kołdry nie podniosłam. Powiem, no chciałaś się zagrzać, no dałam, bo ciepło tam miałaś. No ja pamiętam jak... A ja, czekaj, tylko jeszcze skończę to, bo to jest dalszy ciąg rozmowy. Ja mówię, mamo, zatkało mnie, ale za chwilę mówię o mojej siostrze w tej chwili, która jako dziecko umiała się bronić przed ojcem, ale jako starsza, też miała pociąg do alkoholu zresztą, moja mama poszła do szpitala i powiedziała do mojej siostry,
słuchaj, zajmuj się ojcem, przychodź do domu, bo pomaga. No więc siostra wzięła sobie to do serca i przyszła. Więc ojciec postawił jej litra wina, spił ją i wtedy ją zgwałcił. Jako dorosłą dopiero. I wtedy mówię do mojej matki, kiedy ona powiedziała, kto cię tam wie, co on ci zrobi, czy on by cię zgwałcił, wiem, że cię trochę podotykał, nie? I mówię, mama, ale przecież on zgwałcił Anetę. Najpierw ją spił, przecież mówiła ci o tym. Najpierw ją schlał, potem ją zgwałcił. I w tym momencie moja mama mówi tak. A co? Ona nie wiedziała, jaki on jest? I ona, dorosła, dumna baba, piła z nim alkohol? Przecież wiedziała, jaki on jest. Przecież to jej wina. Tak. I już po prostu musiałam urwać rozmowę, bo ja już nie piję alkoholu. Muszę sobie jakoś inaczej radzić. A właśnie, to jest ponad moje siły. Pamiętam z książki, że bardzo często do ciebie praktycznie codziennie mama dzwoniła. Właśnie. I była sytuacja, kiedy weź pogadaj z nią, bo ja już nie mogę, powiedz jej, że nie mogę rozmawiać, że nie chcę z nią rozmawiać. Dzwoniła mama, ponieważ moja mama, wiedząc, jakie konsekwencje, bo jej o tym mówiłam, molestowania mam, że mam depresję, że jestem w klinice psychiatrycznej, że się leczę, mówiła jej, a nieraz do mnie zadzwoniła przez półtora miesiąca. Natomiast pewnego dnia córka do mnie dzwoni z Anglii i mówi, mama, masz Onet? Ja mówię, nie, otwórz sobie, zobaczę, że jesteś na pierwszej stronie w Onecie. Jest tam moje zdjęcie dziecięce takie, kiedy byłam molestowana, bo i piszę na pierwszej całej stronie, że byłaś molestowana i cię mama do łóżka taty wkładała. I w tym momencie zrobiło mi się słabo, bo już wiedziałam, że będę dostawała od mojej mami z rodziny telefony. Tego typu. Znowu jesteś w telewizji! Jak mogłaś? Jak możesz nam to robić? Powiedz im, żeby ci nie wyświetlali. Zrób coś! Ja się wyprowadzę, ja sobie życie odbiorę. Na tej zasadzie. No więc kiedy już było w tym Onecie, ja mówię, koniec świata, teraz włączam telewizję. Wtedy moja mama zaczęła dzwonić, bo znowu chciała mi zrobić awanturę, czyli nie do... Zadzwoniła, żeby zainteresować się jakiej, czy już nie sfiksowałam całkiem, czy mnie nie odbiło, no bo szpital psychiatryczny to jest dla mnie, gdyby moje dziecko było, to jest masakra. Co mu jest? Czy jest głupie, czy ma depresję, czy ma schizofrenię? Ja bym się interesowała, nie? A tu tylko był problem, że znowu w telewizji, że coś mówią, że oni coś mówią, znowu sąsiedzi będą wiedzieć, że wstyd. No ten wstyd to jest jakaś taka myśl przewodnia w przypadku twojej mamy z twoich opowieści. Bo zobacz, że jak tutaj masz szpital psychiatryczny i to jest w Polsce, nie wiem, wiele osób pewnie tak myśli, że jest to rodzaj do sytuacji żenującej i o której się nie mówi, tak? Że ktoś się leczy, ktoś bierze. Wiesz, ja miałem teraz, proszę, taką prywatę, ale w niedzielę miałem wykład z psychologii, zresztą na psychologii wykłady. I właśnie z żartem tak zacząłem wykład, ktoś z Państwa nie bierze Xanaxu albo innych rzeczy. Niech...